Proszę o przyjemny wyraz twarzy, tak? Dziękuję. No, jedyne 20 zł. Na żądanie wysyłamy pod wskazany adres. Chwileczkę, no teraz dopiero zrobimy zdjęcie. Dziękuję. Oj, naprawisz wreszcie kiedyś tę przyłbicę. Podnieś to. O, prosimy. Śliczna panienka, prosimy, tak? Oto, proszę wycieczki, mamy przed sobą prastary zamek. Zbudował go na początku XIV stulecia Bogusław Łysy, książę Kaliski. Przepraszam bardzo. Czy są duchy w tym zamku? Na miłość boską, niech pani nie przerywa. To są ciekawe rzeczy. A duchy to nie ciekawe. Otóż, proszę wycieczki, z tym zamkiem związana jest legenda. Jak wiadomo, Bogusław Łysy ożenił się z piękną Brunhildą, córką margrabiego brandenburskiego. Przebiegła Niemka zmusiła się z Brandenburczykami i otworzyła im bramy zamczyska. Książę wraz z rycerstwem przepędził Brandenburczyków, zaś zdrajczynie strącił z tej baszty. Ale książę tak kochał swoją żonę, że do końca życia żałował tego czynu, aż wreszcie z rozpaczy utopił się w tej studni 63 metry głębokości. Świeć, panie, nad jego duszą. Od tego czasu wśród okolicznej ludności krąży legenda, że gdy ktoś naruszy spokój tego zamku, na baszcie ukazuje się Brunhilda i płacze, a książę wychodzi ze studni i krąży po murach i blankach tego zamku. Otóż, proszę wycieczki, jesteśmy w kazamatach zamkowych. Tutaj znajdowała się izba tortur. I za chwileczkę państwo będą mogli zobaczyć, jak... Co ty tutaj robisz, proszę, jakogo? Kto cię tak urządził? Gadaj! Głuchy jesteś? Dlaczego nie odpowiadasz? Jak nie powiesz, kto to zrobił, zamknę cię tutaj na całą noc. Daję ci 10 sekund czasu do namysłu. Raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7, 8, 9... To ja! To ja! To my! Aha! Starzy znajomi! Co to ma znaczyć? Myśmy eksperymentowali! Jak długo można wytrzymać taki dyba? I w ogóle założyliśmy klub odkrywców! Już raz musiałem ciebie wyciągać ze studni zamkowej. Teraz już wam to na sucho nie ujdzie. Nie tak ostro, panie szefie. Legalnie, nic się takiego nie stało. Nie stało? A to co? Kto to zrobił? Kto otworzył klatkę? Pewnie się sama otworzyła. Już ja was znam. Odkrywcy od siedmiu boleści. Szalałeś? Co ty wyprawiasz? Otwórz! Puszczaj! Ludzie ratunku! Puszczaj, poczekajcie, łobuzi, ja was dostanę w swoje ręce! Bryłka, szybko! Uciekaj! No, ludzie, wypuśćcie mnie stąd!
nie ma ich tu. Pewnie uciekli na dół. A tu urwisy. Proszę państwa, tu nie ma nic do oglądania. Proszę państwa, tu jest remont. Proszę wyjść. Prędko proszę wyjść. Tam schodami na lewo do góry. O tak, no. Idziemy, proszę państwa. Chłopaki, ubranko ze 100% stali skrojone na miarę ostatni krzyk mody XIV wieku. To sławna sala rycerska. Skąd wiesz, że rycerska? Przeczytałem w przewodniku. Co robisz? Zobaczycie mi w tym do twarzy. Gienki, pachołki, pomóżcie, bo sam nie dam rady. No, jak wam się podobam? Pierwszorzędnie, tylko za bardzo ci uszy odstają. Chyba tobie. Lepiej podaj jakiś kapelusz. Nie tak mocno, bo mi nóg gniecie. Ratunku! 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 Dusisz się? Nie, tylko bardzo mi w głowie ciasno. Zajmij czapkę. A ja? Panowie, ja nie mogę się na to zgodzić. Ta piękna sala powinna powrócić do swojej dawnej formy, tymczasem wy, panowie, chcecie zrobić z niej coś w stylu, pożal się Boże, jako konserwator nie mogę się na to zgodzić. Ale mamy już zatwierdzoną dokumentację, mamy kredyty, nie możemy dłużej zwlekać. Panie Żurek, no, pokaż pan plany profesorowi. Nie, widziałem, ordynarna profanacja. Piękno tych starych murów. Chcecie oszpecić jakimiś koszmarnymi ozdobami w stylu pożal się Boże. Po moim trupie, panowie. O! Panu dobrze mu? To... Panu dobrze mówić, a mnie uszy puchną od tych pytań. Kiedy będzie dancing, Młodzież chce tańczyć. U pana zwykły szary człowiek już się nie liczy. Dancing, Jeżeli już musi być dancing, to proszę, w starych murach. Niech ludzie podziwiają cudowne proporcje tych sklepień, lekkość tych luków. A kredyty? Jak przepadną, pana Boga nie wyproszę. O, pan jest przecież prezesem Towarzystwa Przyjaciół Zamku. Uf, jaki upał. No, to niech im pan wytłumaczy, że to profanacja. Jako prezes towarzystwa absolutnie protestuję. No, proszę, widzicie panowie? Społeczeństwo też się sprzeciwia. Ale moi panowie, przecież ja tego nie robię dla siebie ani dla GS-u, tylko dla ogółu, no. Panie Żurek, pokaż pan ostatnią uchwałę zarządu. Panie prezesie, proszę pana, niech się pan z tym wstrzyma. Za tydzień przyjedzie komisja z Warszawy. Ale kredyty przepadną. Mamy podpisaną umowę z przedsiębiorstwem budowlanym. No. Robotnicy są już na miejscu i... Trudno. Zaczynamy robotę. Na trzy zmiany. Dniem i nocą. Ależ panowie! Zaklinam was,
Jeśli ośmieliście się sprofanować to miejsce, to niechaj, niechaj odezwą się duchy tego zamczyska. Moja głowa! Ładni z was koledzy, nie ma co. W takiej chwili opuści kumpla. Tchórze! Nie mogłeś człowieku jeszcze chwilę wytrzymać? Coś ty! Przecież w tym hełmie był jakiś gwóźdź. Patrzcie, jaką mam ranę. No, leci krew. Wykopaliska wstęp zbroniony.